Papier do pieczenia trzymaj w łazience. Jego zastosowanie jest nie tylko szokujące, ale co najważniejsze działa. Ten trik pozwoli sprawnie i szybko umyć łazienkę. Zwykłym papierem do pieczenia poleruj metalowe elementy w swojej łazience. Ten sposób nie pozostawia smug i skutecznie usuwa brud z powierzchni. Szybko zauważysz, jak powierzchnie stają się czyste. Umywalka i srebrne elementy łazienkowe będą lśnić jak nigdy wcześniej. To prosty, szybki i tani sposób, a jego działanie jest zadziwiające. Zwiń tak papier toaletowy. Nie spodziewasz się dlaczego. Ten prosty trik sprawi, że poczujesz się jak w pięciogwiazdkowym hotelu. Zacznij od odwinięcia kostki papieru toaletowego. Następnie zagnij go od prawego narożnika w trójkąt do lewej strony, a kolejno od lewej do prawej. Powstanie nam strzałka w dół. Dokładnie dociśnij zagięcia, żeby papier się nie wyprostował. Z drugiej rolki oderwij trzy kostki i połóż je na górze papieru. Teraz puść wodę z kranu i zamknij go. Od razu przyłóż rolkę papieru. Kran powinien idealnie zmieścić się w kółeczku. Woda zapieczętuje całość i sprawi, że origami przyklei się do papieru. Teraz już tylko delikatnie naduś palcem na kostki papieru. Efekt jest naprawdę imponujący. Twoja łazienka będzie wyglądać jak luksusowy apartament. To prosty sposób na dodanie odrobiny elegancji w zaledwie kilka chwil. Zwiń tak papier toaletowy. Nie spodziewasz się dlaczego. Ten prosty trik sprawi, że poczujesz się jak w pięciogwiazdkowym hotelu. Zacznij od oderwania kawałka papieru toaletowego. Następnie połóż go na swoją nogę. Ten sposób jest najłatwiejszy. Złóż go w harmonijkę. Stworzysz mały wachlarz. Papier toaletowy jest elastyczny, ale po formowaniu zachowuje swój kształt. Teraz zajmij się całą rolką papieru. Weź rolkę papieru i odwiń kawałek. Zagnij go od prawego narożnika w trójkąt do lewej strony, a kolejno od lewej do prawej. Powstanie nam strzałka w dół. Dokładnie dociśnij zagięcia, żeby papier się nie wyprostował. Puść wodę z kranu i zamknij go. Od razu przyłóż papier. Kran powinien idealnie zmieścić się w kółeczku. Woda zapieczętuje całość i sprawi, że origami przyklei się do papieru. Włóż jeszcze wachlarz na górę trójkąta. Efekt jest naprawdę imponujący. Twoja łazienka będzie wyglądać jak luksusowy apartament. To prosty sposób na dodanie odrobiny elegancji w zaledwie kilka chwil. Nałóż pastę do zębów na papier toaletowy. Nie pożałujesz tego, a zaznasz spokoju w domu. Ten trik nie zabierze ci dużo czasu, ale przyniesie genialne efekty. Cała moja rodzina z niego korzysta. Na samym początku uszykuj sobie pięć kawałków papieru toaletowego. Rób dokładnie to co ja. Złóż ten papier na pół. Następnie złóż go dwa razy po długości i zawiń mocno w rulon. Teraz zabierz pastę do zębów i natrzyj nią cały rulon papieru. Przygotuj sobie butelkę i włóż na nią nasz rulonik. Jedyne co ci teraz pozostało, to odpalenie go. Właśnie stworzyliśmy coś genialnego. Żaden komar już się nie pojawi w twoim domu. Zapach palonej pasty do zębów na bardzo długi czas odstrasza komary. Zamiast kupować różne środki chemiczne odstraszające insekty, zdecydowanie lepiej i taniej będzie zrobić swój odstraszacz z tego triku. Ja z niego korzystam i mam nadzieję, że tobie również będzie służył. Spryskaj tym zwykły papier toaletowy. Twoje wstydliwe dolegliwości znikną. Sama stworzysz nawilżony papier toaletowy, bez chemii i szkodliwych substancji. Jestem pewna, że nigdy nie korzystałeś z papieru toaletowego w ten sposób. Przygotowanie tej leczniczej mikstury trwa chwilę, a działa ona cuda. Weź miskę, do której dodasz następujące składniki: weź trzy łyżki ekstraktu z kasztanowca. Po czym wlej go do miski, wlej jedną łyżeczkę żelu aloevera. To właśnie on w tej miksturze odpowiada za prawidłowe nawilżenie. Aloes polecany jest właśnie na wrażliwe partie ciała, przy świądzie czy chorobach skóry. Następnie dodaj jedną łyżeczkę wazeliny. Pełni ona również funkcje nawilżające, ale także odpowiednio połączy nasze składniki. Dodaj kilka kropel oleju lawendowego. Zawarte w oleju lawendowym substancje mają między innymi działanie antybakteryjne i łagodzące skórę. Olejek eteryczny także nada przyjemny zapach. Porządnie je wymieszaj i przelej do butelki ze spryskiwaczem, najlepiej przy pomocy lejka. Najwygodniejszą butelką będzie taka do 100 ml pojemności. Następnie dodaj wody, tak żeby butelka była zapełniona i porządnie wstrząśnij. Taki płyn trzymaj w łazience. Kiedy będziesz używał papieru toaletowego, wystarczy, że spryskasz go naszym sprejem, a przykre dolegliwości znikną. A co ważne, dzięki temu trikowi można też temu zapobiec. Nałóż mydło w płynie na papier toaletowy. Zdasz sobie sprawę, jakie to wygodne. Przyjaciele najpierw się śmiali, a potem sami zaczęli tak robić. To proste. Pokażę ci, jak kreatywnie wykorzystać zwykły papier toaletowy. Weź z łazienki rolkę papieru toaletowego. Rozwinij ją na stole lub blacie. Weź mydło w płynie. Zwilż nim papier toaletowy. Ponieważ papier toaletowy jest delikatny, weź linijkę. Gęste mydło będzie prościej rozprowadzić po papierze linijką. Delikatnie rozsmaruj mydło, tak aby papier toaletowy był wilgotny, ale nie podarł się. Zwilż tak kilka listków. Oderwij je od rolki w jednym kawałku. Rozłóż je do wyschnięcia na parapecie. Możesz szykować kilka takich dłuższych kawałków papieru. Kiedy wyschną, zabierz je z powrotem na blat. Porwij listki i złóż je jeden na drugi. Zabierz je ze sobą. Kiedy jesteś na spacerze, w ogrodzie czy na polu, możesz je wykorzystać. Kiedy masz brudne ręce, wystarczy wziąć jeden lub dwa listki takiego papieru w ręce i polać je wodą. Szybko zaczną się mydlić. Papier się rozpuści, a twoje dłonie będą czyste. Przyklej na płytki w łazience. Już nigdy więcej nie zobaczysz na nich kamienia, a z fug zniknie pleśń, i to bez stosowania silnej chemii. Ten trik odmienił mój rytuał sprzątania łazienki. Wystarczy spryskać płytki, resztę zrobi specjalny papier. Wystarczy nałożyć go na płytki i pozostawić na parę minut. Żeby go przygotować, potrzebujesz do tego tylko kilku produktów, które na pewno masz w domu. Więcej razy nie wydasz masy pieniędzy na drogie płyny. Uszykuj sobie butelkę z atomizerem. Weź taką paczuszkę. To kwasek cytrynowy. Przesyp całe opakowanie kwasku cytrynowego do butelki. Dolej do niej wody. Zakręć butelkę i mocno ją wstrząśnij. Kwasek cytrynowy musi się rozpuścić. Spryskaj tą miksturą dokładnie całe płytki, gdzie pojawił się problem. Do płytek przyklej papier toaletowy. Na ścianie na wysokości prysznica, czy niżej nad brodzikiem. Dla jeszcze lepszego efektu spryskaj jeszcze papier. Musi być cały wilgotny. Po 20-30 minutach ściągnij cały papier z płytek. Zejdzie bez problemu. Opłucz całe płytki. Spójrz na efekt. Płytki pięknie się mienią i nie mają żadnego kamienia. Kwasek cytrynowy doskonale rozpuszcza kamień, a do tego przyjemnie pachnie. Wysyp kawę na papier toaletowy, a będzie żyło ci się o wiele lepiej. Wystarczy kilka minut, by uzyskać genialny efekt. Uszykuj sobie miseczkę. Wsyp do niej łyżeczkę kawy. Może być ona rozpuszczalna, ale nie musi. W tym triku będzie chodziło o jej zapach. Następnym produktem, który potrzebujemy, jest pasta do zębów. Wystarczy nałożyć ją na łyżeczkę i dodać do miseczki. Teraz dokładnie wymieszaj kawę z pastą na jednolitą konsystencję. Jest to genialny trik, którego używam na co dzień w sezonie letnim. Z rolki papieru toaletowego odwiń około pięciu jego kawałków złóż je na pół następnie złóż papier wzdłuż dłuższego boku nałóż całą zawartość miseczki na papier zawiń go w rulon i skręć delikatnie. Następnie będzie ci wygodniej przy kolejnym kroku, jeśli przetniesz go na pół tak jak ja. Teraz wystarczy włożyć nasze dwa rulony w szklankę i zanieść na taras. Kiedy usiądziemy przy napoju bądź przekąskach, wystarczy je zapalić. Unoszący się z nich dym odstraszy komary, muchy i meszki. Dzięki temu już nigdy żaden komar nie będzie nam przeszkadzał przy odpoczynku. Zapach palącej się kawy z pastą do zębów jest w stu procentach skutecznym odstraszaczem, a kosztuje grosze.